Nigdy więcej nie pójdę do tej restauracji. Zupa była zimna, mięso twarde, a obsługa... O, szkoda gadać. Przesadzasz. Mieli pełną salę, dlatego ledwo się wyrabiali. Niech zatrudnił więcej personelu. Naprawdę, ja mam ich uczyć, jak prowadzić knajpę. Nie wiem, skąd te dobre opinie w internecie. A ty co tu robisz? Mówiłam już. Chcę porozmawiać. Tomek, znasz ją? To jest modelka. Była dzisiaj u mnie na sesji. A po co tu przyszła? Nie mam pojęcia. A ty w ogóle skąd wiesz, że ja mieszkam? Nieważne. Ważniejsze jest to, co nas łączy. Słucham? Nic nas nie łączy. Powiedziałem tobie jasno, że się z tobą nie umówię. Jestem twoją córką. Że co? Przepraszam? Tomek, o czym ona mówi? Nie mam pojęcia. Przecież ja nie mam dzieci. Masz. Mnie. Dobra, ja spadam. Niesmaczne jedzenie, teraz jeszcze to. Niech ten wieczór się już skończy. Daj znać, jak się jej pozbędziesz. Czekaj, odprowadzę cię. Nie trzeba, zostań. Zamówię taksówkę. No, nieźle namieszałaś. Dobra. Chodź do środka. Mam wścibskich sąsiadów. Szczerze? Wcale nie jestem zły. Szybko wyjaśnimy te bajeczki o córce i będę miał czas na piwko i serial. Dobra, skąd pomysł, że jestem twoim ojcem? Znikąd. Po prostu nim jesteś. Dlatego chciałam cię poznać. A kim jest w ogóle twoja matka? Jak się znaliście, nazywała się Markowska. Ola Markowska. No sorry, ale nie kojarzę. Zadzwoń do niej. Nie mogę. Myśli, że śpię u koleżanki. No i tak będziesz musiała wrócić do domu. Nie ma opcji. Mama nie wie, że u ciebie jestem. Nie wrócę do niej po 22, bo będzie wiedziała, że ją oszukałam i da mi szlaba na następne 10 lat. Co ja mam z nią zrobić? Przecież nie wypuszczę jej, żeby tułała się nocą po mieście. Ni ci z piwka, ni ci z serialu. Kobiety. A ty jak się w ogóle nazywasz? Monika Markowska. Głodna jestem. Masz coś do jedzenia? Jakieś chipsy, kabanosy. Spoko. Czekaj, zamówię pizzę, ale ostrzegam, to nie jest koniec tematu mojego rzekomego ojcostwa.